Stowarzyszenie Nasz Radziszów, działające na terenie parafii Radziszów, wraz z organizacją działającą na terenie Jurczyc, Towarzystwem Pamięci generała Hallera i Hallerczyków, odnowiło grób rodziny Hallerów. Na odnowienie tego grobu zbierano pieniądze podczas 11 i 12 kwesty w 2014 i 2015 roku. To są kwesty organizowane przez Stowarzyszenie Nasz Radziszów od wielu lat na cmentarzu radziszowskim w dniu 1 listopada co roku. Przez te dwa ostatnie lata zbieraliśmy pieniądze na odnowienie przede wszystkim grobu rodziny Hallerów. Ten grób, znajdujący się na cmentarzu radziszowskim, ma to grób ziemny z pięknym pomnikiem kamiennym, z tablicami upamiętniającymi osoby, które w nim są pochowane. Znajduje się w tym grobie ciało Olgi Haller, matki Józefa Hallera, Karola Hallera, znanych żołnierzy zasłużonych dla Rzeczpospolitej Polskiej, odzyskania niepodległości, walki o ziemię polskie. A w grobie tym wraz z Olgą Haller zostały pochowane jej córki. Anna i Ewa Haller, mieszkające w Radziszowie i nie tylko, nauczycielki, bardzo zasłużone dla kultury polskiej, oraz syn Edmund. Na ten grób poszły pieniądze z dwóch kwest z 2014 i 2015 roku, ale hojność mieszkańców Radziszowa i nie tylko tych, którzy przybywali, była tak wielka, że były to rekordowe zbiórki pieniędzy. W związku z tym po odnowieniu tegoż grobowca rodziny Hallerów, zagospodarowania, uporządkowania części ziemnej, posadzeniu nowych roślin, pozostały pieniądze, które stowarzyszenie wykorzystało na odnowienie kolejnego grobu na cmentarzu radziszowskim, grobu nieznanego żołnierza. W tym grobie pochowani są żołnierze, którzy zginęli podczas II wojny światowej na terenie Radziszowa. Grób został odnowiony, został postawiony nowy krzyż oraz nowa tablica symboliczna upamiętniająca tych, którzy zostali w niej pochowani. Również została część ziemna grobu uporządkowana, posadzone nowe kwiaty, zagospodarowane obydwa groby, o które dba Stowarzyszenie Nasz Radziszów i Towarzystwo Pamięci generała Józefa Hallera i Hallerczyków. Wszystkim ofiarodawcom, którzy składali pieniądze na te i inne pomniki, szczególnie na te dwa odnowione groby podczas ostatnich dwóch kwest, serdecznie dziękujemy. To nie tylko mieszkańcy naszej parafii, ale również przybywający na ten cmentarz, pochodzący z parafii, bądź przyjeżdżający na groby swoich rodzin i innych mieszkańców.